Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, postanowiłem zwrócić się do Państwa w sprawie budowy nowego mostu wraz z drogami dojazdowymi w mieście Jarosławiu czy w jego okolicach, ponieważ temat wywołuje sporo kontrowersji i obaw. W szczególności zwracam się tutaj do mieszkańców Szówska, dzielnicy Setna, Wola, ponieważ poszła tam taka informacja, że pod budynkami, a czasem nawet przez, w cudzysłowie, budynki, co niektórych właścicieli ma biec to nowe rozwiązanie komunikacyjne. Proszę Państwa, ta dyskusja została wywołana w dużym stopniu przez wypowiedź kolegi burmistrza, który po ostatnim spotkaniu przedstawił jak gdyby swój punkt widzenia na ten temat, dosyć ciężki, a z drugiej strony bardzo potrzebny do rozwiązania dla miasta, ale głównie też i dla przyległych okolicznych gmin. W tym w dużym stopniu dla gminy Wiązownica. Pojawiły się artykuły prasowe, tam akurat nasze stanowisko jakby nie było brane pod uwagę, chociaż tak naprawdę największe problemy z dojazdem dzisiaj do miasta rano czy z powrotem do miejsca zamieszkania po południu to mają mieszkańcy właśnie gminy Wiązownica i część mieszkańców gminy Jarosław. Reasumując ten krótki wstęp, proszę Państwa, temat nie jest jeszcze jednoznacznie uzgodniony. Neguję tym plotkom, które są puszczane, że spotkanie w sprawie rozwiązania tego problemu komunikacyjnego było tylko spotkanie pro forma. Ja chciałem podziękować za to spotkanie organizatorowi, czyli pewnie służbom pana marszałka i zarządu dróg wojewódzkich, ponieważ no, tam dopiero zobaczyłem, że rozmawiamy o temacie, który jest solidnie przygotowywany i przygotowany do dalszych działań, bo do tej pory było wiele haseł, wiele deklaracji, natomiast tutaj fachowcy przedstawili bardzo rzeczowe, konkretne wyliczenia pomiaru ruchu, kosztów inwestycji, kolizji terenowych i tym podobnie. I chciałbym, korzystając z tej okazji, bogacza te doświadczenia właśnie z tych prezentacji, wyrazić swoje zdanie i uspokoić mieszkańców, w szczególności ulicy Setnej, całej dzielnicy tej nowej, wybudowanej w Szówsku, właścicieli terenów przyległych, przewidzianych do zabudowy, czy mieszkańców po części również i Konieczowa, chociaż to już nie nasz teren. Proszę Państwa, jeszcze raz mówię, żadnej decyzji nie ma. Są trzy warianty zaproponowane do rozwiązania. Dwa warianty, wariant numer 3 i 1, to most poniżej dziś istniejącego, czyli idąc z nurtem rzeki bliżej Szówska Wiązownicy. I jeden wariant, to most na wysokości mniej więcej obecnego węzła, który prowadzi do huty. Sam most byłby nieco niżej, natomiast połączenie byłoby z tym węzłem lub tutaj drugi wariant, ten drugi C, połączenie byłoby z drogą, z obwodnicą na wysokości gdzieś jednostki wojskowej czy parku sióstr naprzeciw położonego. Proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam, że na spotkaniu tym była dyskusja i było podkreślane, że są to koncepcje i nieprawdą jest, że już wiadomo, którędy ta inwestycja pójdzie, ale chcę powiedzieć, że po analizie w terenie tutaj tak naprawdę wydaje się, że rozwiązanie to z wariantem numer 2 wydaje się najbezpieczniejsze. Być może ono nie najlepiej rozwiąże ten problem komunikacyjny, który dzisiaj mamy na rondzie w Szówsku czy na rondzie pierwszym w Jarosławiu, ale z drugiej strony nie narazi szeregu mieszkańców, jeśli Szówsko, idąc po kolei Koniaczów, Szówsko czy tutaj Jarosławia od ulicy Okrzei pokrewnych po prostu na komplikacje z tym związane. Ja rozumiem, że celem jest usprawnienie komunikacji, ale proszę Państwa, nie może to być kosztem kogokolwiek.
nie da się idealnie poprowadzić inwestycji, ale rozwiązanie oznaczone cyferką 2 tak naprawdę przebiega przez tereny niezurbanizowane, przez tereny nieobjęte planami zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo indywidualne i po prostu wydaje się rozwiązaniem dosyć bezpiecznym. Dlatego zwracam się do mieszkańców Setnej. Proszę się nie obawiać. Myślę, że logika po prostu prowadzenia inwestycji bez konfliktów, logika nienaruszania interesów wielu osób, w tym chociażby na przykład likwidacji dosyć dużego i prężnego zakładu pracy tam w Szubsku, zwycięży i wariant zostanie taki wybrany, który nie będzie powodował konfliktów społecznych. Już dzisiaj parę osób do mnie się zwróciło, że jak to się dzieje, że bez uzgodnień, że poza ich plecami, a wybudowali dom licząc na oazę spokoju, a teraz będą mieli drogę za oknami sypialni, bądź nawet do końca nie wiedzą, czy nie będą musieli tego domu rozebrać. Proszę Państwa, powtarzam jeszcze raz, proszę spokojnie czekać. Kolejnym etapem będzie etap decyzji środowiskowej i wtedy każdy, kogo ta inwestycja będzie przebiegać, będzie stroną w tym postępowaniu, będzie mógł się wypowiedzieć. Dzisiaj wypowiedzi są bardziej o charakterze politycznym niż merytorycznym. Merytorycznie to było na tym spotkaniu. Natomiast powiem też szczerze, że jestem wdzięczny akurat tym, którzy to spotkanie przygotowali, czyli zarządowi województwa. Szczerze chciałbym podziękować pani poseł Annie Schmidt-Rodziewicz, bo brała w nim udział aktywnie, prowadząc ten projekt. To myślę, że dzięki jej staraniom nikogo innego. Dzisiaj mamy gwarancje rządowe budowy mostu z tego programu rządowego za pieniądze państwowe. Marszałek ma wykonać pozostałą część pracy, czyli po prostu zrobić drogi dojazdowe. I trzeba brać to pod uwagę. Wiele lat o tym moście się dyskutowało. Organizowanie konferencji i wypowiedzi prasowe nie załatwią tematu. Dlatego ja na spokojnie teraz, po analizie tych rozwiązań jeszcze w terenie, powiem, że no, bierzmy pod uwagę nie tylko interes miasta, bo to jest również interes i okolicznych gmin, ale biorąc pod uwagę chociażby interes miasta, popatrzmy, że przy wariancie trzecim czy pierwszym, co prawda nieco tańszym, wjeżdżalibyśmy w część miasta mocno zurbanizowaną, z wąskimi uliczkami, od ulicy Okrzei i tymi uliczkami dostać się do centrum, byłoby bardzo ciężko. Oczywiście moglibyśmy skorzystać z obwodnicy, ale wtedy to rozwiązanie nie jest wcale dużo krótsze niż rozwiązanie numer 2, gdzie most byłby powyżej istniejącego mostu i od strony Huty wchodziłby po prostu ten ruch do Jarosławia. Natomiast jeżeli byśmy się opierali przy rozwiązaniach, gdzie ta inwestycja ma być realizowana na terenie gminy Wiązownica w zasadniczej części i na stronie po prostu tej miasta od ulicy Okrzei, to wtedy duża część mieszkańców Szówska, ale również i duża część mieszkańców Jarosławia po prostu na tym by mocno ucierpiała. Ja tutaj szanuję, nawet podziwiam może zaangażowanie pana burmistrza w obronę interesów miasta, ale miasto to nie jest abstrakcyjne pojęcie, to są przede wszystkim jego mieszkańcy. Konkretni mieszkańcy, którzy nagle odczuliby skierowanie ruchu po prostu do centrum, bo najczęściej zmierzamy do centrum, tam jest większość instytucji, większość jednostek handlowych i tym podobnie, właśnie poprzez spokojne, ale dzisiaj bardzo kręte, praktycznie nie do przebudowania uliczki połączone z uliczką Okrzei, więc korki z ronda w Szówsku przeniosłyby się na korki właśnie w tej części miasta. Obciążenie ruchem tutaj naprawdę byłoby duże, więc patrząc na mapę, powiedzmy, że no, interes miasta też byłby tutaj mocno, mieszkańców tego miasta byłby mocno naruszony. Dlatego, proszę Państwa, reasumując całość, apeluję o rozwagę, bo z drugiej strony, jeżeli spowodujemy takie dyskusje na argumenty natury politycznej bardziej niż merytorycznej, jeżeli zagrozimy interesom wielu osobom, to po prostu ta inwestycja wydłuży się w czasie albo czasem może być w ogóle niezrealizowana. Każdy w trybie postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji ostatecznej na budowę, który będzie stroną, będzie miał prawo protestu. Ja nie będę zdziwiony, jeżeli Kowalski i Chiński, który wybudował dom załóżmy na Setnej czy w Koniaczowie, teraz się dowie, że przez jego podwórko czy obok jego bramy będzie przebiegała po prostu nowa droga, mocno obciążona, że będzie protestował.
doprowadzi to do zablokowania. Może to doprowadzić po prostu w ogóle do tego, że środki dzisiaj wstępnie skierowane na tę inwestycję będą nie do wykorzystania. Żebyśmy znowu nie stworzyli takiej sytuacji, gdzie no, przez pryzmat sporów doprowadzimy do tego, że problem zostanie nadal problemem, a my będziemy bronić swoich racji. Ja apeluję tutaj do pana burmistrza, apeluję do innych stron tej dyskusji, żebyśmy my jako samorządowcy zachowali pewien umiar, tłumaczyli mieszkańcom, bronili interesów mieszkańców, bo żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Chcąc rozwiązać jeden problem, istotny problem komunikacji, połączenia miasta z terenem przyległym, nie stworzyli kolejnego problemu, gdzie ta komunikacja będzie przebiegała pod oknami spokojnie do dzisiaj mieszkających ludzi. Myślę, że trzeba oddać głos fachowcom. Myślę, że z kolei trzeba podziękować tym, którzy poważnie temat potraktowali, bo powiedzmy otwarcie, to wstyd. To wstyd, że tyle lat trwają dyskusje, a nie było żadnych konkretnych propozycji. Pora na konkretne propozycje, pora na konkretne działania i nie upierajmy się przy swoim, żeby wykazać, że my mamy jedynie rację. Popatrzmy realnie na mapę, przedstawmy tę mapę mieszkańcom. Ja zapraszam na stronę internetową, chociażby pod Krakowskiego Zarządu Dróg i tam Państwo możecie zobaczyć, czy stronę Urzędu Marszałkowskiego, jak te koncepcje są po prostu rozrysowane. Również na naszej stronie to jest. I spokojnie po prostu przyjrzenie się temu tematowi, żebyśmy nie wylali, jeszcze raz podkreślam, dziecka z kąpielą, żebyśmy nie naruszyli interesów, czyli po prostu spokoju wielu osób zamieszkałych na terenie gminy Jarosław, w Koniaczowie, przecinając piękne tereny budowlane, osób zamieszkałych na terenie gminy Wiązownica, zamieszkałych w Szówsku, czy osób zamieszkałych w dużej części po prostu miasta, gdzie wpuścimy ten ruch tranzytowy i ruch dojazdowy do centrum przez wąskie, mało przejezdne uliczki. Myślę, że tutaj, tak jak sugerowali fachowcy, bo to nie była jakaś decyzja, sugerowali fachowcy to rozwiązanie oznaczone literką 2, czyli rozwiązanie z mostem powyżej istniejącego ronda, dzisiaj właściwie poniżej istniejącego ronda koło Huty, ale korzystające z tego wjazdu na obwodnicę koło Huty nie jest rozwiązaniem najgorszym, a wręcz odwrotnie najlepszym, bo zabezpiecza jak gdyby spokój wielu mieszkańców, którzy chcą żyć po prostu z dala od dużego ruchu, a z drugiej strony nie chcą być ofiarami po prostu codziennych korków i do tego dążą i tego oczekują. W ten sposób chcę przekazać słowa jakby swoim mieszkańcom, ale i mieszkańcom sąsiednich gmin, że na pewno będziemy rozmawiać i na pewno będziemy patrzeć przede wszystkim na to, żebyście Państwo na tych rozwiązaniach nie ucierpieli, na interesy szeroko rozumiane miasta, powiatu czy województwa też były tutaj zrealizowane. I dla mnie, mówię jeszcze raz, gwarantem jest to, że ktoś już wykonał potężną robotę związaną z tym tematem, że ktoś politycznie też to nadzoruje, mówię tu o pani poseł, że jest dobra wola, bo jak do tej pory to takiej atmosfery pozytywnej dla tej inwestycji nie było. Dziękuję bardzo.